A dziś, jak to w radiu, pogadamy sobie o muzyce, a ściślej mówiąc o amatorskiej muzyce. Już w najbliższą sobotę w Ełckim Centrum Kultury EPKA, czyli Ełcki Przegląd Kapel Amatorskich. Mówiłem, że w najbliższą sobotę. Moimi gośćmi są Patrycja Łapińska i Marcin Peciak z Ełckiego Centrum Kultury. Może na samym początku o samej idei tego przeglądu. Skąd pomysł i dlaczego jest realizowany ten przegląd? Pomysł ten rodził się już od dłuższego czasu. Do Ełckiego Centrum Kultury często przychodzą młodzi ludzie, którzy interesują się muzyką. Są to zespoły, które zaczynają grać lub myślą o graniu. I takie to zespoły chcą też mieć swoją szansę, czyli pokazać się szerszej publiczności, wzbudzić zainteresowanie, być może zagrać na jakichś bardziej profesjonalnych scenach, na lepszym sprzęcie. I właśnie te zespoły, chodząc i rozmawiając o tym, przypomniały nam stare dobre czasy, wtedy kiedy w Ełckim Centrum Kultury takie przeglądy działy się praktycznie co miesiąc, dosyć często, no i chcieliśmy wrócić do tej idei. No to teraz trochę o scenie muzycznej w Ełku. Marcina Peciaka zapytam, jaka to scena muzyczna w Ełku jest i jaka muzyka dominuje tu? No ja szczerze powiem, zapoznałem się z tą sceną bliżej, jak odsłuchiwałem nagrania, te wszystkie nagrania demo, które się pojawiły wraz ze zgłoszeniami. Szczerze mówiąc, nie podejrzewałem, że scena jest taka duża, bo zespołów zgłosiło się kilkanaście, wybraliśmy 9 i właściwie dominuje muzyka gitarowa, chociaż są takie eksperymentalne rzeczy, na przykład zespół Pumex, który gra bardziej klubową, elektroniczną muzykę, czy też na przykład jakieś eksperymenty. Jest taki zespół Troy, który wystąpi również na tym przeglądzie. Trzeba też powiedzieć, że są zespoły bardzo młode, które dopiero zaczynają, w których to zespoła grają głównie gimnazjaliści i oni robią bardzo, bardzo duże postępy, bardzo szybko się uczą. No i kilka takich zespołów, w których są muzycy, którzy już trochę grają i warsztat, że tak powiem, znają dobrze. Ja tutaj przeczytam nazwy. Mam nadzieję, że ponieważ każdy zespół ma troszeczkę swoją wersję wymowy tych nazw, ale mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. Zespół Paranormal, Troy, Reforma, Mind Rape, Elkstone, Sitcom, Forgotten Past, Alcoholic Disaster i Pumex. Chciałabym tutaj właśnie zauważyć, że mimo że nawet dwa z tych zespołów nie mają wokalistów, ale muzyka instrumentalna jest na poziomie, zespoły te też występują. Podczas tego przeglądu zapraszamy wszystkich zainteresowanych ewentualnym tutaj uczestnictwem później jako wokalista też w dalszym rozwoju zespołu. Także zapraszamy całą ełcką publiczność do posłuchania, do obejrzenia i do głosowania na swój wybrany zespół. Podczas tego przeglądu będzie taka możliwość, oprócz tego, że zespoły będzie oceniało jury, będzie też możliwość zagłosowania jako publiczność na swój ulubiony zespół.